Młodzi koszykarze ze szkoły podstawowej nr 3 w Tarnobrzegu zdobyli złoty medal w ogólnopolskim finale Igrzysk Młodzieży w roczniku 2002-2004. Zawody rozegrane zostały w miniony weekend w Białymstoku. No, wiemy dobrze, że reforma oświaty spowodowała to, że my połączyliśmy się ze szkołą podstawową nr 3, no i dlatego występujemy pod nazwą SP3. Choć no, nie ukrywam, że chłopcy uczęszczali wcześniej do szkoły podstawowej nr 3, także taki fajny połączenie, tak się to fajnie złożyło. Oni kończą w tej chwili trzecią klasę gimnazjum i przechodzą do liceum, do szkoły średniej. Po meczach grupowych, w których nasz zespół minimalnie przegrał z Gorzowem 46-47 oraz wygrał ze Skierniewicami 56-50, zajmując ostatecznie pierwsze miejsce, w fazie pucharowej podopieczni trenera Tomasza Żaka wygrali z gospodarzami turnieju 64-56 oraz z reprezentantami Słupska 57-48. Przegraliśmy pierwszy mecz. Myślę, że patrząc teraz z perspektywy czasu, to ta przegrana troszkę nas mobilizowała do lepszej gry, bo naprawdę słabo zagraliśmy w tym pierwszym meczu, ale potem z meczu na mecz już była poprawa gry i do samego końca zwycięstwa. Z kolei w meczu o pierwsze miejsce tarnobrzescy koszykarze pokonali drużynę z Wrocławia 69-53. Bardzo dobry mecz, bardzo fajnie zagrali i w ataku, i w obronie, także różnica 16 punktów z takim zespołem, to naprawdę jest czapki z głów. Jest to zespół, z którym spotkaliśmy się tydzień wcześniej w finale rozgrywek drużynowych, także to naprawdę duży sukces dla chłopców, że wygrali ten mecz o złoto. Oprócz tytułu najlepszej drużyny w Polsce, kapitan naszej drużyny Jakub Saramak został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju. Znaczy ogólnie cała drużyna bardzo dobrze zagrała. Zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze na tym turnieju. No, to dużo powiedzieć. Mi się wydaje, że ten finał też, jeśli chodzi o MVP, to w finale dobrze zagrałem, to był mój dobry mecz, ale cała drużyna zagrała dobrze i mi się wydaje, że spokojnie w naszej drużynie mogą być 3 takie MVP. Tu cała drużyna się bardzo dobrze spisała, i dumny jestem z zespołu. Kuba Saramak wraz z Piotrkiem Niezgodą znaleźli się również w najlepszej piątce turnieju. Pierwszy mecz to bardziej odpuściliśmy, zlekceważyliśmy rywali, ale później już się zmotywowaliśmy i daliśmy z siebie wszystko. Złoty medal wywalczony przez drużynę Tomasza Żaka to największy sukces w historii sportu szkolnego w Tarnobrzegu. Udało się, że wszystkim oni przyszli razem do szkoły, tutaj do naszej, tutaj do jedynki i to zaprocentowało, że byli razem po prostu w szkole. No jest to problem, bo chłopcy potem wiadomo, mają jakieś dalsze cele, jeśli chodzi o naukę, odchodzą, idą na studia. No ale myślę, że można jakoś to pogodzić. Chodzi o to, żeby oni potem gdzieś grali. Nawet będąc na studiach, żeby grali, potem po zakończeniu studiów, żeby wracali do Tarnobrzega, czy wspierali klub. Dlatego uważam, że koszykówka seniorska jest potrzebna. Jest potrzebna, bo oni wtedy mają do czego wrócić. I zawsze można paroma wychowankami próbować grać gdzieś na poziomie drugiej ligi, pierwszej ligi, bo ekstraklasa, już dobrze wiemy, że to jest inny poziom już.